Róża zaczęła śnić. Wyglądam jak Arielka? Czy ta fryzura do mnie pasuje? To przesada. Ach, wiecznie chodzę z głową w chmurach. Róża chce pięknie wyglądać. Możemy jej pomóc. Wyczyść jej twarz. Nanieś warstwę kleju i posyp powieki brokatem. Jej oczy zaczęły błyszczeć z podekscytowania. To dobry znak. Teraz złóżmy wizytę stylistce brwi. I fryzjerce. Musimy tylko dodać trochę objętości. Wytnij kawałki o różnych rozmiarach z brokatowego papieru piankowego. Potrzebujemy mniejszych pasm włosów na grzywkę. Użyjemy dłuższych pasm, żeby dodać jej długości. Nie zapominaj o czole. Tak dobrego stylu jeszcze nie widzieliśmy. Żółta opaska z kokardą to główny dodatek. Róża ma dużo peruk. Uwielbia je zmieniać i tworzyć różne stylizacje. Ta pasuje do mojego humoru. Świetnie, że mogę tak łatwo zmieniać mój look. Róża przyszła do najlepszego jubilera w mieście. Potrzebuję czegoś pasującego do mojej opaski i mojego stylu. Jesteśmy zadowoleni z takiej pięknej klientki. Proszę się rozejrzeć. Ile tu fajnych rzeczy. O, za dużo wzięłam. Potrzebuję pomocy. Racja. Miałam przed sobą ten piękny żółty zestaw przez cały czas. Wow. Właśnie tego mi trzeba. To idealne połączenie. Świetnie razem wyglądają. Jestem w niebo wzięta. Wezmę wszystko. Dzięki za zakup. Do zobaczenia. Zuzia zasługuje na metamorfozę. Owin głowę lalki folią spożywczą i zasuszoną mokrą chusteczką. Posmaruj ją klejem Elmer's. Odrysuj linię włosów i zrób jej podstawę peruki. Przyklej kawałki wstążek i oddziel włókna. Stylizowanie nożyczkami to najnowsza metoda. Niebieskie, czerwone, różowe, niebieskie. Teraz Zuzia ma włosy jak słodka wróżka. Zuzi znudziły się jej proste włosy. Loki są modne w tym sezonie. Salon piękności Lali Leo jest gotowy jej pomóc. Potrzebuje zmiany. Czegoś pięknego i kolorowego. Zobaczmy, co możemy zrobić. Fryzjerka posadziła klientkę na krześle i włączyła maszynę do robienia loków. Wow, loki bardzo pasują do Zuzi. Są lekkie jak chmurka. Teraz wyglądamy jak siostry. Hihi. Zuzia wróciła do domu w świetnym humorze. Ale wspaniały dzień. Mam piękną fryzurę, a loki bardzo do mnie pasują. Muszę tylko dobrać dodatki. Gdzie moje gwiazdki? I mój ulubiony naszyjnik. Bransoletki tworzą rytm. Jestem prawdziwą super gwiazdą. Hej DJ, włącz coś. Ręce do góry. Nie słyszę was. To mój pierwszy koncert solo z suszarką zamiast mikrofonu. Opakowanie po żelu zamienia się w torebkę. Jaki kolor mam wybrać? Różowy jest idealny. Farba akrylowa wyschła, więc możemy przejść do dekoracji. Błyszczące kryształki i srebrny sznurek sprawią, że będzie pięknie wyglądać. Przezroczysty plastik pomoże nam zobaczyć, co jest w środku. Wielki kryształ zamiast zapięcia świetnie wygląda. Ile tu fajnych rzeczy! Zosia od godziny kupuje drogie kosmetyki. Dźwięk dzwonka przerwał jej myśli. Dostawa Lalilu jest bardzo szybka. Zamówiłam beauty box i już mam je na progu. Wow, mój skarb! Opakowanie też jest super! Nie mogę się doczekać, aż je wszystkie wypróbuję. Uwielbiam zapach lawendy. Przytnij patyczek do cake popsów. Przetnij wykałaczkę i zatrzyj miejsca przecięcia. Czerwona szminka w czarnej tubce pięknie wygląda. I błyszczy! Zakręć ją. Róża ma tyle kosmetyków. Potrzebuje różnych makijaży pasujących do różnych peruk. Róża siedzi w parku. Zadzwonił do niej telefon. Tak, rozumiem. Już jadę. Zapomniałam o spotkaniu. Spóźnię się. Muszę wyjść z parku i złapać taksówkę. Róża nie miała wystarczająco czasu, żeby skończyć swój makijaż.
Szybkie nałożenie szminki to nie był najlepszy pomysł. Spóźnię się na randkę, ale z tym filarem zdążyłam się przywitać. Teraz ten ekstrawagancki makijaż zostanie w parku. Wytnij bazę do spinki z plastiku. Sklej krawędzie i przyozdób je błyszczącą gwiazdką. Spinki z łatwością zmienią nudną fryzurę. Bałagan na głowie nie pozwala Zosi się skupić. Włosy wciąż wpadają mi do oczu! Zosia zaczyna czesać włosy. Szczotka nie pomogła, ale nowe spinki załatwią sprawę. Po chwili jej fryzura będzie gotowa. Jest prosta, ale piękna i wygodna. Zrób pudełeczko na sztuczne rzęsy. Różowe tło będzie pasować. A ten zestaw rzęs wystarczy dla lalek. Zosia umówiła się na wizytę w salonie piękności. Używamy tylko najlepszych materiałów. Niedługo będę mieć nowe spojrzenie na świat. I będę mieć nowe rzęsy. Znajdźmy odpowiedni rozmiar. Świetnie na tobie wyglądają. Raz, dwa, trzy. Gotowe. Wow, twoje oczy pięknie wyglądają. Dzięki. Przyjdę w przyszłym tygodniu na odświeżenie. Nie uwierzysz, co mi się przytrafiło. Poznaj Rodriga. Nie został ani ślad cieni do powiek. Brwi są grubsze, a usta naturalnie wyglądają. Patrzę w lustro i jestem łysy. Zupełnie łysy! Aaaa! Nie panikuj, Rodrigo. Sztuczne dopinki do włosów to całkiem popularna rzecz. Jedno pasemko, drugie. Co myślisz? Aaaa! Jest jeszcze gorzej! Nie martw się, dopiero zaczynamy. Czoło i korona zostaną pokryte włosami. Wow, spójrzcie na to! Juhu, już nie jestem łysy! Zaczeszemy ci włosy. I to nie wszystko. Zarost i bródka. I kolczyk w uchu. Czuję się o wiele pewniej. Rodrigo obudził się na dźwięk budzika. Kiedy spojrzał w lustro, doznał szoku. Moje włosy są takie długie. To nic, umyję twarz. Przytnę brodę. Teraz muszę tylko uczesać włosy. O wiele lepiej. Rodrigo się zmienił. Świetnie mu poszło. Spójrz na tego przystojniaka. Rodrigo to król ulicy. Wszyscy znają jego motor. Dziewczyny przestały rozmawiać po usłyszeniu dźwięku jego motoru. Kto tam? A, to Rodrigo. Motocyklista zrobił kółko i zawrócił. Jak tam, dziewczyny? Wszystko okej? Tak, świetnie. Muszę lecieć. Obudź się, musimy go złapać. Jeszcze się dobrze nie poznaliśmy. Przyklej etykietkę na próbkę perfum. Pomaluj dozownik na fioletowo. Reżyser czeka na nową, wschodzącą gwiazdę kina, Nancy Liu. Nakręćmy reklamę lakieru do włosów. Bałagan na głowie? Zero blasku? Zapomnij o tym. Twoje włosy się nie słuchają? To nic wielkiego. Dla fryzjera nasz lakier jest jak magiczna różdżka. Kilka psiknięć, abrakadabra i gotowe. Cisza na planie! Dzięki temu lakierowi nie muszę już sprawdzać prognozy pogody. Kogo obchodzi to, czy jest wietrznie, burzowo, czy świeci słońce? Dzięki lakierowi LOL OMG moje włosy zawsze są idealne. To najlepszy produkt dla pewnych siebie lalek. Przezroczysty plastik zamienia się w supermodne okulary płomienie. Cienkie oprawki z drutu są mega modne. Takie okulary są dziś uważane za bardzo stylowe. Magazyn Lali Styl miał je na okładce. Nancy pracuje na otwartym tarasie kafejki. A Zosia zaparkowała niedaleko. Hej, chodźmy na przejażdżkę. Wybacz, jestem zajęta. Może później? Masz już imprezowe okulary. Wyglądasz cool. W porządku. Wiatr przyniesie mi dobre pomysły. I przyjaciółki odjechały na wspólną przygodę. Zrób ramę do suszarki z folii aluminiowej. Gadżety z glinki działają tak samo dobrze jak te z plastiku. Ta suszarka jest różowa. Po bokach ma serduszka. Potrzebujemy tylko guzików. Z tyłu są otwory na zimne powietrze. Design jest dość minimalistyczny. Wiatr zepsuł fryzurę Zosi, ale Nancy z chęcią ją naprawi. Z nową suszarką to łatwe.
Ach, to wspaniałe! Moje włosy są takie miękkie. A to wszystko dzięki suszarce. Ma różne tryby, więc potrafi wszystko. To fenomenalne! Gotowe! Którą postać najbardziej polubiłaś? Daj nam znać poniżej. Nie zapomnij dać nam lajka, żeby nie przegapić nowych filmików od Lalilu.